Nazywam się Henryk Jerzy Chmielewski. Urodziłem się 7 czerwca 1923 roku w Warszawie, w domu przy ulicy Nowomiejskiej 20. Ta kamienica już nie istnieje, ponieważ w tej kamienicy przed wojną mieściły się resztki barbakanu i obecnie w tym miejscu jest zrekonstruowany barbakan. Z tego ja mogę powiedzieć dumnie, że urodziłem się w barbakanie. Jaką funkcję pan pełnił podczas powstania lub jaki pan miał stopień? Do AK wciągnął mnie mój kolega Janusz Mierkowski. Kolega ze szkoły budownictwa wodnego i lądowego. To była jedyna szkoła, liceum jakby, na które pozwolili Niemcy. Mieściła się na ulicy Koszykowej. Obecnie tam jest gmach architektury. Na czym polegała ta konspiracja? Wciągnięcie do AK, czyli do działań konspiracyjnych. Tak więc wszyscy koledzy wokół gdzieś ktoś należał, przeważnie wszyscy należeli do Armii Krajowej, chociaż nie bardzo myśmy sobie zdawali sprawę. Nazywało się to popularnie Wojsko Polskie, więc w Chmielu organizuje się Armia, Wojsko Polskie. Ja już należę, nawet jestem drużynowym, tak powiedział Janusz Mierkowski. I czy chciałbyś też wstąpić? No oczywiście, że tak. Do tej pory ja zajmowałem się w okupację. No, troszkę chodziłem do szkół, do tak zwanej czwartej klasy. Co to znaczy tak zwanej czwartej klasy? Dlatego, że to były tak... Muszę zacząć od początku właściwie. Bardzo proszę, zaczynamy. Od 1939 roku. Ja przed wojną chodziłem do gimnazjum imienia Stefana Żeromskiego i do wybuchu wojny ukończyłem 3 klasy tego gimnazjum. Równocześnie byłem członkiem drużyny 76 ZHP. Drużyna jest, wyróżniała się tym, że jej sztandarowym to był słynny kolega, który napisał tekst, scenariusz do Czterej Pancerni i Pies, Janusz Przymanowski. Kiedy wydawało się, że wojna, no przede wszystkim szykowałem się do szkoły 1 września 1939 roku. Mamusia poszła po bułeczki, za chwilę przybiega wojna, no do szkoły się nie idzie i wielki popłoch, to są rzeczy znane, więc nie będę tutaj opowiadał. Dość, że kiedy już 7 września Niemcy zbliżali się do Warszawy i padł ten rozkaz, żeby młodzież opuszczała Warszawę, wtedy ja z kolegami na rowerach miałem jechać na wschód, a z kierunkiem na Rumunię. Dojechałem tylko do Łukowa, to jest 120 kilometrów. Tam dalej się już nie przemieszczałem. Także cały miesiąc, całą tą wojnę spędziłem
w Łukowie, witając w cudzysłowie najpierw Niemców, a później około 22 września Armię Czerwoną. Więc tu muszę wspomnieć, bo to było wydarzenie dosyć ciekawe, kiedy poszedł wiadomość, że Rosjanie są na stacji w Łukowie. To ja byłem jakiś kilometr od tej stacji na wsi Farfak. Popędziliśmy z chłopcami wiejskimi zobaczyć tych Rosjan. I dochodząc do linii kolejowej, nagle spotkaliśmy dwóch polskich podporuczników, którzy bez broni szli właśnie do stacji. Ludzie ich ostrzegali, że nie idźcie, dlatego że tam zatrzymują oficerów polskich Ruscy, a oni na to, no my tam mieszkamy, no przecież idziemy do domu. I dochodząc razem z nimi do przejazdu, podbiegli krasnoarmiejcy do nich, zarzucili im worki na głowę i zabrali ich na stację w Łukowie. I to było moje pierwsze przywitanie z Armią Radziecką. A jak to się stało, że był pan tam sam, czy z tą grupą swoich rówieśników dotarł pan do Łukowa? Wyjechaliśmy we czterech z Warszawy na rowerach, ale już na Grochowskiej akurat był alarm i samoloty niemieckie bombardowały Olszynkę Grochowską. Był popłoch, także pogubiliśmy się w tym zamieszaniu. Ja schowałem się do piekarni. Zresztą walcząc o rower, który mi wyrywał jakiś żołnierz, tam przeczekałem ten nalot i później już na rowerze dotarłem. A co sprawiło, że właśnie w Łukowie pan pozostał? Ja dlatego, że moja matka urodziła się w Łukowie i tam przyjeżdżałem często do mojej babci na wakacje. Także byłem tam zaprzyjaźniony z tymi mieszkańcami, z chłopami. I jak długo tam pan pozostał? Ja w Łukowie całą wojnę, no kiedy dowiedzieliśmy się, że Warszawa padła, więc wtedy wszyscy warszawiacy, bo wielu było po różnych domach, wracaliśmy do Warszawy. No niestety był to widok przerażający, kiedy dotarłem już na plac zamkowy, kiedy zobaczyłem spalony zamek. Na szczęście mój dom stał i rodzice żyli. Ten dom właśnie, o którym pan mówił, tak, na miejscu Barbakana. Tak, tak. Tu trzeba zaznaczyć, że w 1938 roku z inicjatywy ówczesnego prezydenta Warszawy Stefana Starzyńskiego zostały odkopane fosa i zrekonstruowana, odkryta część murów na odcinku od Nowomiejskiej do Podwala. I wtedy wykryto pod moim domem te arkady, które do dzisiaj można zobaczyć. Od tyłu z tej kamienicy to byśmy mieli wejście do piwnic właśnie pod tymi arkadami, po węgiel, po jakieś tam przechowywane produkty. I jak wyglądała okupacja? Pan wrócił potem do Warszawy z Łukowa. Wróciłem, no... Był pan w Warszawie. Wróciłem do Warszawy i szukaliśmy zaczepienia szkoły, ale szkoły żadnej nie uruchamiano na razie, bo przecież wojna miała skończyć się
na wiosnę, to hasło im słoneczko wyżej, tym sikorki bliżej. No później zaczął się już kłopoty żywnościowe, więc zacząłem jeździć po tak zwany szmukiel, głównie właśnie do Łukowa, tam gdzieś do Parczewa i do innych tych lubelskich miejscowości. To znaczy utrzymywał pan rodzinę, można powiedzieć, tak? No, jeszcze mieliśmy inne możliwości, ponieważ kolega ojca, mój ojciec pracował jako kasjer w banku dyskontowym na Fredry i równocześnie był bileterem w Teatrze Narodowym. Co dzięki temu ja wchodziłem na wszystkie sztuki jak od dziecka, nawet na sztuki dla dorosłych. I ojciec mój miał kolegę, szewca, pana Sobczyńskiego na ulicy Podwale pod 14. I ten szewc już dorobił się i miał sklep. I kiedy Niemcy weszli i zaczęli rabować sklepy, wtedy część, około 100 par obuwia, ten kolega tatusia no, wieczorem przetransportował do naszego mieszkania i później przez jakiś czas, rok czy dwa, myśmy te buty wozili właśnie na wieś do Łukowa i zamieniali na żywność. Było to niezmiernie trudne do znalezienia kogoś, czyjejś nogi pasującej do obuwia, które sprzedawaliśmy. Później chodziłem do na liceum do tak zwane szkoła przygotowawcza do technikum przygotowawcze do liceum zawodowych to, na ulicy Młynarskiej. To była taka utajona czwarta klasa, mała matura, bo wyglądało to tak, że na przykład w strojach gimnastycznych, na sali gimnastycznej siedzieliśmy, mając jakieś zeszyty z historii czy z geografii i pani prowadziła, czy pan prowadził lekcje, wcale nie gimnastykę, tylko to było zabezpieczenie w razie nalot jakichś Niemców, no to my od razu, prawda, że gimnastykujemy niewinne dzieci. Także później chodziłem do tej szkoły, Liceum Budownictwa Wodnego i Lądowego, gdzie poznałem Janusza Mierkowskiego, który, jak powiedziałem, wciągnął mnie do Armii Krajowej. Otrzymałem, jak ta działalność od tej pory wyglądała pańska? Otrzymałem pseudonim Jupiter, a dlatego, że kolega Janusz miał pseudonim Merkury i on wpadł na pomysł, że wszyscy jego w drużynie żołnierze to muszą być mieć pseudonimy od gwiazd. Więc tak zostałem gwiazdką. I później byłem, no oczywiście to na początku 43 roku ja wstąpiłem, przysięga. Głównie te różne zajęcia, szkolenia odbywały się właśnie w tej kamienicy u mnie, bo tam było 140 mieszkań, dom przechodni, duży ruch mieszkańców, także mogli chłopcy przychodzić bez jakichś specjalnych podejrzeń. Zresztą na Stare Miasto Niemcy raczej nie wchodzili, nawet te patrole niemieckie nie wchodziły, bo oni się raz, że się bali zaułków, a poza tym dla postrachu już przy wejściu z Placu Zamkowego na Świętojańską to wisiał jakiś czas napis Zeuschen, Sperrgebiet, strefa tyfusu, wejście wzbronione. I nie było tam żadnych obiektów wojskowych na terenie Starówki. Także później byłem odesłany
na szkolenia z podchorążówki piechoty. Mieliśmy te zajęcia gdzieś w różnych domach, nawet na Annopolu, na Pelcowiźnie. To na czym polegały zajęcia? Raz, że to były zajęcia teoretyczne. Nawet, no, tu należy śmiesznie powiedzieć, że wystawialiśmy ćwiczenia służby wartowniczej, więc chłopak stawał przed bramą, a drugi szedł i niby była zmiana warty, prawda? Podaj hasło, podaj odzew. Później były po różnych miejscach były ćwiczenia obsługi broni. To najpierw tej krótkiej tam Wisy, później gdzieś na Zakroczymskiej na czwartym piętrze, to tam mieliśmy naukę karabin Mauser był, później gdzieś jeszcze był karabin taki maszynowy, a teoretycznie mieliśmy książkę, podręcznik, jak się nazywa, instruktor, podręcznik dowódcy plutonu, który z wielkim strachem przenosiło się z mieszkania do mieszkania. Dalej, były może śmieszne ćwiczenia, bo gdzieś wyjeżdżaliśmy tu do Zalesia, Wiśniowa Góra. Ten nasz oddział, drużyna, tam było 6, 8 chłopców. Tam instruktor się jakiś zjawiał, którego nie znaliśmy, nie wiadomo. Głównie go było można odróżnić, że on jest z konspiracji, bo miał wysokie buty oficerskie. To był znak rozpoznawczy. I tam było na przykład ćwiczenia z karabinem. No karabinu nie było, tylko był drążek i czołganie się z tym drążkiem, kopanie dołka stanowiska ogniowego dla stojącego, czy ćwiczenie rzucania granatem, a granat to był kamień odważony. I także później zostałem mianowany, awansowany na starszy strzelec podchorąży. I jeszcze muszę dodać, że jeszcze miałem tam tych, ja wciągnąłem następnych, bo to taki był ogonek wciągania do konspiracji. Ja kolegę z kolei innego ze szkoły i mojego jakby kuzyna z Targowej. Także te ćwiczenia różnego typu były przerywane, bo głód nie pozwalał na to, żeby siedzieć sobie, bawić się w to wojsko, bo trzeba było jeździć za szmuklem. Tak na przykład z tym moim kapralem Januszem jeździliśmy tu na trasę wołomińską po bimber. Wieczorem czekaliśmy gdzieś w jakiejś chacie tam w lesie, tam pędzili bimber i później tą całą bańkę tego bimbru wieźliśmy pociągiem do Warszawy z Tłuszcza czy z Wołomina. I śmierdział ten bimber, ale to bańkę się stawiało między bańkami kobiet, między bańkami mleka, które wiozły do Warszawy kobiety. To była taka sama bańka. Taka sama bańka, tylko że też zatykana na gałganek. Także w razie
gdyby była wpadka, gdyby wszedł patrol, bo przecież zatrzymywali Niemcy i rewizję robili, no to wtedy się nie przyznajemy. Oczywiście, że to nasza bańka jest. Ale nie było wpadki żadnej? Nie, nie było. No to jakiś czas. Później się głównie jeździłem za szmuklem do Łukowa. W Łukowie zrobiło się te zakupy, tam czekało się, jak był zabity świniak z przełożoną obrączką ze starszego na młodszy świniak i tą rąbankę wodziliśmy. Nie było to takie łatwe, bo na stacji w Łukowie była stacja obstawiona często przez żandarmów i nie można było się dostać do pociągu. Głównie jak przed świętami, bo Niemcy rabowali i przesyłali te produkty do Niemiec dla swoich rodzin. Więc wtedy trzeba było iść 16 kilometrów do następnej stacji między Siedlcami a Łukowem, do Dziewul, tam siedzieć w krzakach i jak pociąg się zbliżał, to umówiony maszynista dawał znak gwizdkiem, że nie jadą żandarmi, wtedy się z tych krzaków pędziło i do pociągu, ile można było wejść, bo pociąg był tak zatkany, a jeszcze na dachu ludzie jechali. I dopiero pociąg się zatrzymywał przed dworcem Wileńskim. Nie wjeżdżał na dworzec, bo na dworcu Niemcy czyhali i to by wszystko zabrali, więc tam kilometr i dopiero pociąg umówiony był oczywiście ten maszynista i wysiadaliśmy przed dworcem i dopiero z dużymi kłopotami, tramwajem na Stare Miasto. A jeszcze wcześniej, no to dowiezienie żywności do Warszawy nie kończyło się na stacji Wileńskiej, bo jeszcze trzeba było ten towar przewieźć na Stare Miasto z Pragi, a tu też były kłopoty zatrzymywania tramwajów, rewizje, więc szybko to, co się przywiozło, to rodzina czy znajomi szybko zjedli i trzeba było jechać po następny towar, a przecież zajmowałem się tą konspiracją. Trzeba było się uczyć i chodzić na te ćwiczenia po domach, na zbiórki. Więc strasznie był człowiek zajęty wtedy. A oprócz tego jeszcze chodziłem do szkoły normalnej. Także w 1943 roku zacząłem chodzić do tak zwanego Liceum Budownictwa Wodnego i Lądowego w gmachu architektury na ulicy Koszykowej, gdzie połowa szkoły to było żołnierze Armii Krajowej. Także no, wiele jest, tak dużo można opowiadać, że nie mógłbym tu pomieścić tych wszystkich historii, bo przecież jeszcze cały rok pracowałem w Łukowie przy budowie parowozowni. Tam wykorzystywał pan te umiejętności ze szkoły budownictwa tego lądowego, tak? No, wcześniej to te umiejętności moje to były może nie takie tam, bo ja chodziłem na
tu na wydział drogowy, no oczywiście. Tak, ale tu chciałbym wspomnieć raczej o innej sprawie. Myśmy mieli na budowę parowozowni w Łukowie przesyłanych codziennie, przyprowadzanych 50 Żydów do roboty. I następnie... Przyprowadzani, to znaczy, że byli gdzieś zgrupowani? Był kontyngent. Łuków miał kontyngent 50 Żydów, robotników przyprowadzać na budowę tej parowozowni. I codziennie ich przyprowadzali. A ja dostałem pracę jako magazynier. Więc musiałem im wydawać te narzędzia, głównie łopaty, kilofy. I tu jest ciekawa historia, kiedy likwidowano getto w Łukowie, to ci, Żydzi zostali skoszarowani na terenie parowozowni, którą się budowało w Łukowie. I muszę to wycofać, bo to pan to skasuje, bo rozciągnąłbym strasznie temat ten żydowski. To. Budowę parowozowni prowadziła firma niemiecka Richard Treckmann i byli tam również inspektorzy niemieccy, ale co jakiś czas zaglądali, żandarmi przyjeżdżali na kontrolę. Był taki moment, że przyjechali na motorach Niemcy i wszystkich wywlekli Żydów z baraków, bo oni mieli, Żydzi, tam oddzielny barak taki mieszkalny. I wywołali na ochotnika trzech Żydów na rozstrzelanie. Wystawili cały, Żydzi stanęli całym dwuszeregiem przed barakiem i kto się zgłosi na ochotnika na śmierć. To była taka niemiecka zabawa. I ponieważ się nikt nie zgłaszał, to wyciągnęli z tego szeregu to trzech Żydów, w tym właśnie jeden taki chłopaczek, i z bliska tych Żydów zastrzelili. Mieli przy tym psa i po zastrzeleniu, kiedy już padł strzał, to ten pies rzucał się na tego postrzelonego, przewracającego się, jeszcze go tarmosił. Później byłem świadkiem likwidacji getta w Łukowie. To było duże przeżycie, bo Żydzi byli zamknięci w getcie łukowskim i tam byli dowożeni z różnych okolicznych miasteczek. A pewnego ranka o świcie tych wszystkich Żydów wygnali na plac targowy. Trzymali ich cały dzień i myśmy to mogli obserwować z dala. I kiedy zbliżał się wieczór, Niemcy wpadli i zażądali furmanek. Przede wszystkim muszę cofnąć się. To znaczy tych wszystkich Żydów wieczorem popędzili szosą na rampę do wagonów. Ci Żydzi nie mogli się, myśmy to obserwowali z pewnej odległości. Żydzi nie mogli się pomieścić w tych towarowych wagonach, byli strzelani, także ci, którzy nie mogli wejść, ładowali się po głowach na swoich ziomków i
Następnie te wagony zamknięto i Niemcy przyjechali do wsi i tutaj zażądali 10 furmanek do zbierania tych zabitych Żydów. I tak było, że mój gospodarz, u którego mieszkałem, uciekł, a mnie się trafiło powożenie tej furmanki. I tak to było dla mnie straszne przeżycie, bo musiałem jechać szosą od miasteczka do rampy i zbierać żydowskie trupy i rzucać na furmankę. Także to długi czas to się śniło mi. No ale wróćmy raczej do Warszawy i do powstania. Gdzie pana zastał wybuch powstania? Jest tak. Zbiórkę mieliśmy u mojego drużynowego Janusza Mierkowskiego na ulicy Wspólnej 63. Te koncentracje, te zbiórki trwały parę dni. Także kiedy była ogłoszona pierwsza zbiórka, no to był duży entuzjazm. Ubrałem się w buty wysokie, oficerskie i jakiś płaszcz i mapę, i guziki z orzełkami do przyszycia i tak dalej. Entuzjazm. Ale ten entuzjazm zaczął mijać, bo tak, jeden dzień odwołany, drugi dzień odwołana. I wreszcie przychodzi dzień, ten 1 sierpnia, raniutko wpada do mnie Mierkowski, a do mnie ze Wspólnej musiał dojechać na Nowomiejską, na Stare Miasto. Alarm natychmiast, zbiórka, bo dzisiaj to się na pewno zacznie. Wtedy ja musiałem jechać do kolegi mojego, o pseudonim Turek, Mietek Fanhauser, na Żoliborz. Później z Żoliborza musiałem drugi raz jechać, zawiadomić kolegę na ulicy Targowej Zbysia Piotrowskiego, bo nie mieliśmy przecież telefonów. I to sami musieliście, a nie łączniczki. No łącznie, to mnie powiadomiono, ja powiadomiałem tych dwóch swoich, każdy z swoich kolegów. I wreszcie około 12 już byliśmy wszyscy na punkcie koncentracyjnym u Janusza Mierkowskiego, czyli kaprala mojego dowódcy drużyny. Tam się nas zebrało 8. Przed tym tam się już zbieraliśmy też i było bardzo wesoło, bo to piekliśmy królika, to śpiewaliśmy sobie jakieś te piosenki. Janusz świetnie grał na organkach. Z tym, że było tam za dużo ludzi w tym mieszkaniu, bo to było mieszkanie pięciopokojowe, bo dobrze jego ojciec był dobrze sytuowany, pracował w firmie Pluton, bo w drugim olbrzymim pokoju zbiórkę miał jego brat Leszek Mierkowski, który był w oddziale baszty. I tak o godzinie przed drugą do nas dotarł nasz dowódca plutonu, sierżant Hincza, i dostaliśmy rozkaz wymarszu na Okęcie. Była radość wielka, bo podobno na Okęcie będzie desant i my pierwsi dostaniemy uzbrojenie. Nie mieliście uzbrojenia wtedy? Nie, więc mieliśmy tylko na tych 8. Janusz otworzył podłogę. Pod tą podłogą miał ukryte parabelum, które zabrał jego brat. A tutaj został mały pistolecik, taki 6-milimetrowy z 4 nabojami.
Myśmy już przedtem z tym pistolecikiem chodziliśmy, żeby utłuc jakiegoś Niemca. Tak szykowaliśmy się na wartownika przy Muzeum Narodowym w Alejach. Mimo zakazu jakiejśkolwiek indywidualnej akcji. No więc dostaliśmy paczkę opasek i rozkaz do marszu na plac Narutowicza. Także szliśmy sobie tak na odległość wzrokową. Po jednej stronie, po drugiej stronie, tak szliśmy koło filtrów i później tą, jak się, ulica. Burczewska. Nie do Grójecy, tylko Raszyńska. I później z tyłu druga ulica, jakoś teraz nie mogę się przypomnieć, Tarchomińska. Tam drukarnia była. Więc, może Tarczyńska? Słucham? Może Tarczyńska? Tarczyńska, tak, tak. Tarczyńska. To było dużo strachu, bo ta ulica była pusta. Wartownik stał z Bergmanem. Przechodziliśmy, no niechby zatrzymał, to popsułby całe powstanie. A my tylko ośmiu nas tylko z tym pistolecikiem jednym, który Mierkowski dał mi, ja ten pistolecik niosłem. Bo on jakoby miał coś, inną broń gdzieś tam dostać. Do, tak doszliśmy na filtrową, na filtrowej rozrokowali nas na klatce schodowej jednego domu, drugiego i czekaliśmy. Była godzina czwarta, jak dostaliśmy rozkaz, żeby iść na ulicę Grójecką, bo będziemy tam pobierać granaty. Stąd pamiętam dokładnie czwartą, bo akurat był dziennik na placu Narutowicza przez szczekaczkę niemiecką. I tam na Grójeckiej to inaczej wyglądała niż teraz, bo to były domy tam drewniane i małe domy. I tam w stajni wyprowadzono konie i spod gnoju wygrzebano dwie skrzynie granatów sidolówek. I te granaty miały być rozdzielone. Ja jeden granat sobie wziąłem tutaj na piersi, drugi do kieszeni. To samo mój ten Zbysio Piotrowski i Miecio Fanhauser, którzy najbliżej. Nie, Mietek Fanhauser już został odesłany, ale Zbysio Piotrowski też wziął dwa granaty, no ale były jeszcze granaty. Wobec tego kobieta jakaś zapakowała nam. Zapakowała mi te granaty w paczkę, owiązała sznurkiem, nie wiem ile tam było, z 10 sidolówek, które ja pierwszy raz widziałem. I kazano nam iść na szosę krakowską do Kowala. Nie miałem pojęcia, gdzie jest Kowal i czy to jest kuźnia. A na Grójeckiej, proszę sobie wyobrazić, był ruch olbrzymi uciekinierów niemieckich, Volksdeutschów. Następnie przejeżdżały samochody pełne wojska niemieckiego w jedną stronę, ale głównie w stronę Warszawy. Tramwaje jechały pełne pasażerów i tak z tego strachu, bo Niemców mijaliśmy z tego strachu, ten granat sidolówkę, którą miałem na piersiach, gdzie się nosi portfel normalnie, odkręciłem zawleczkę, a pod pachą miałem w paczce te resztę granatów i powiedziałem, no jeżeli patrol mnie zatrzyma, Ausweis, prawda, to ja wtedy pociągnę tą zawleczkę i niech się rozwala to wszystko razem z tymi Niemcami. No. Strach był wielki, dusza na ramieniu, ale się szło. I doszliśmy,
kawałek, ulica Włodarska, teraz się chyba nazywa, Włodarzewska. Przedtem się nazywała inaczej. I tam był kamienica wysoka, która do dziś stoi, był przystanek i tam Niemcy zatrzymali tramwaj, patroli wszystkich z tego tramwaju wyrzucali. Wobec tego ten mój kolega Zbysio skręcił przede mną 10 metrów. A muszę dodać jeszcze, że ja mu oddałem ten pistolecik mały, bo miałem te granaty. Zresztą on też dwa granaty do kieszeni dostał. W tym czasie pogubiliśmy resztę kolegów, bo był tłum ludzi. Nie wiem, gdzie się podział mój drużynowy, gdzie się podzieli inni. Dość, że chciał mój Zbysio prowadził ominąć ten dom i za domem było przejście, taka parkan, siatka. I on szedł przede mną jakieś tam 10 metrów dla zabezpieczenia. I w tym momencie, on się zatrzymał, a w tym momencie z parkanu wyjechał na rowerze Niemiec, miał karabin przez plecy i Zbysio strzelił do niego dwa razy. Bo co się okazało później, że Zbysio tak nerwowo sprawdzał co jakiś czas, czy ma nabój w lufie. Dość, że ten Niemiec się zwalił, a Zbysio w nogi wzdłuż parkanu. Ja zerwałem się za nim i w tym momencie koza była na łańcuchu, zerwała się, napięła łańcuch koza i ja się wywaliłem, paczka z granatami pękła, rozsypała się. I w tym momencie zza domu, nie wiem dlaczego, ci Niemcy strzelili z rozpylacza, puścili jakąś serię w stronę Zbysia uciekającego. Wobec tego ja mając ten granat już z wiszącą zawleczką, wyjąłem należąco, odciągnąłem, tak jak nas uczyli, tą zawleczkę odciągnąłem i z pozycji leżącego to pudełko rzuciłem i zacząłem się modlić. Modlę się, modlę. Nagle pyk! Okazało się, że granat się rozerwał. Poszedł dymek, wtedy ja się zerwałem i wzdłuż parkanu nie było gdzie uciekać i w kartofle, tam było kartoflisko, rzuciłem się w to kartoflisko, czołgałem się nie patrząc już ze strachu, gdzie są Niemcy. Tak się czołgałem aż do utraty tchu i wtedy głowę podnoszę, a tu parę metrów ode mnie Zbysio głowę podnosi. Żyjesz? Ja mówię, no żyję. No tak. I wtedy czołgając się tym kartofliskiem, tam później były takie bajorka, trzcina, dostaliśmy się do domu, gdzie ludzie dali nam po kieliszku bimbru na uspokojenie. Byli zdziwieni, bo człowiek mówił, no ja też jestem w tajnej organizacji, ale nic o powstaniu nie wiedziałem. Prawdopodobnie on był za Elu. Także oddaliśmy ten pistolecik temu człowiekowi, no bo co z dwoma nabojami. Te granaty, które miałem jeszcze jeden i Zbysio dwa, ukryliśmy w cegłach, w szuwarach. I teraz co tu robić dalej? Tam gdzie niegdzie, gdzie widać, tu siedzi gdzieś jakiś chłopak, tam drugi jakiś chłopak w Sitowiu. Tak, uciekać w stronę Włoch, przedostawać się nie ma sensu, bo tam pewnie już ląduje wojsko radzieckie przez Wisłę, to trzeba na wschód. I przeszliśmy szosę krakowską, przebiegliśmy, a tu muszę dodać, że w momencie, kiedy miałem to spotkanie, mieliśmy z tym Niemcem, to już na Opaczeckiej w Warszawie rozległy się wybuchy i Niemcy jadący szosą zajęli pozycje ogniowe wzdłuż rowów i życie kompletnie zamarło, bo wszyscy gdzieś, kto mógł, kto się kładł na ziemi. Jakoś przedostaliśmy się na drugą stronę
tej szosy, ale zostaliśmy ostrzelani na jakiejś ulicy. I Zbysio poszedł w jedną stronę, uciekł, ja uciekłem w drugą stronę. Po chwili, jak troszeczkę to ucichło, doczepiłem się do człowieka, który szedł ze szmuklu, miał koszyki i woreczki pełne rąbalki, jajek. I wziąłem to i pomyślałem sobie, że będę szedł w stronę Puławski, bo tam miałem dziewczynę, to tam się jakoś zatrzymam, bo zmierzch się robił. Nie wiadomo co. No i tak z tym człowiekiem ze szmuklu przez pole szliśmy, nagle dostaliśmy ostrzelani paroma smugowymi pociskami. Wstał Niemiec z okopu, krzyczał na nas, żeby nie iść w tą stronę, w drugą stronę. Szliśmy jeszcze kawałek, znowu dostaliśmy parę strzałów świetlnymi pociskami, więc ręce do góry, stoimy jak gapy i nie wiadomo skąd. Nagle ci Niemcy, tyraliera niemiecka poderwała się z tych przed nami, jakieś tam 50 metrów. Hendecho, my tak stoimy z tymi rękami do góry, podbiegli, dostałem od razu kolbą w plecy, bo to jeszcze był rozkaz odwrócić się, tak dalej. No, myślałem, no źle jest, ale Niemcy zainteresowali się tym prowiantem, który nieśliśmy w koszykach. I wzięto nas do, to było już w pobliżu Fortu Mokotowskiego, ta ulica Olimpijska. Przedtem jeszcze odbywały się takie rozmówki, bandyci, tak, gdzie masz broń, prawda. Tam podstawili nas pod murem tej willi Olimpijska 5. Myślałem, że nas rozwalą, ale na szczęście to byli lotnicy budowlani. Nie byli tak bardzo złowrogo. No i tam zamknęli nas w willi, to znaczy nie zamknęli, tylko w pokoju, w którym była wartownia. Na skrzynkach amunicji usiedliśmy, a ci Niemcy obżerali się, jajecznicę robili z jajek, które ja niosłem. Niektórzy wchodzili po amunicję, pluli na nas, kopali. I wreszcie jeszcze dwóch takich ludzi schwytano w kartoflach, którzy się tłumaczyli, że tu po kartofle przyjechali. I nas całą czwórkę poprowadzili na Racłowicką, do fortu. Tam miałem taki... Już ta uliczka, te ulice były puste, niektóre się paliły, a ludność była opuszczona. Opuszczone domy były przez ludność. I tam akurat się trafił na samochodziku terenowym oficer i zatrzymał nas i pytał się, kto my jesteśmy i tak dalej. Na szczęście ja ten niemiecki trochę znałem, zacząłem tłumaczyć, że tutaj po kartofle, prawda, w pole, później bajkę opowiadać, bo skąd tam znasz niemiecki, moja babcia była Niemką, prawda, Jung się nazywała, to nazwisko Jung to wziąłem stąd, że mój chrzestny ojciec Jung się nazywał, więc to się tak wszystko te bajki pięknie układały. No i by było, obejrzał, miałem świadectwo szkolne, nie miałem kenkarty, ale miałem świadectwa szkolne. Przejrzał te świadectwa szkolne, a tam było Deutsch, gut, dobry, niemiecki i tak dalej, religia. Więc tylko, że w tym momencie patron niemiecki przyprowadził chłopaka, który był okrwawiony, miał płaszcz, siny, mokry zresztą. Złapany gdzieś też w pobliżu, tam w kartoflach. Ten chłopak się trząsł tak zimno,
zimna. Ja tu miałem tłumaczyć, ale ten chłopiec ani słowa nie mógł wypowiedzieć. Ja mówię, człowieku, mów, ratuj się. Jego zabrali tego chłopca do fosy tam na dół i były strzały, więc pewnie jego musieli zastrzelić. I nas, całą tą czwórkę, zaprowadzili nas do kazamatów, do fortu. Tego. Tam otworzyli drzwi i co się okazało, że całe kazamaty pełne ludzi, ludności cywilnej, ale przeważnie kobiety z dziećmi prawie. Więc kobiety szybko mnie ukryły, nas właściwie, nas ukryły do kąta gdzieś w tym, zakryły, żeby prawda, nie być przy wejściu, no ale po jakiś, nawet dały mi jakąś tam zupę. Później za chwilę Niemcy wpadli i wyciągnęli nas z powrotem i do innego kazamatu, do innego pomieszczenia. Okazało się, że tam już jest kilkunastu złapanych tych podejrzanych, ale bez broni. 17 nas było, później nas stamtąd przeniesiono do willi i w willi trzymano nas właściwie o głodzie przez tydzień. Ale to wszystko się zaczęło pierwszego? Pierwszego, tak. A to już na drugi dzień, już drugi sierpień był, jak nas przenieśli do willi na Racławickiej. Willę zajmowali Niemcy. I tu się tak o tyle mi udało, że Niemiec przyszedł, zamknięci byliśmy w takim piwnicy, w jednym pomieszczeniu, ale dosyć widnym, tam były nawet łóżka piętrowe, widocznie Niemcy przedtem mieszkali. Dwóch potrzeba do kuchni. Ja, ponieważ znałem niemiecki lepiej od tych ludzi, którzy tam byli, o pierwszy się zgłosiłem i zaprowadzili nas do drugiej willi, gdzie kobiety polskie gotowały, jako kucharki pracowały dla Niemców. Więc tam szybko dały mi jeść, ile mogłem, to łykałem, resztę trochę jakiś do kieszeni marchwi, jakieś tam ziemniaki dla tych kolegów. No i po tydzień tak siedzieliśmy w piwnicy tej willi i po tygodniu podjechała ciężarówka i zabrali nas pod eskortą na Łopuszańską obecnie. Tam było takie przedsiębiorstwo Polmin przedwojenne. Jakieś także tam nas też myśleliśmy, że jadą nas po prostu rozwalić, ale tam zamknęli nas w wagonie, zadrutowali w wagonie. Najpierw cały dzień pracowaliśmy przy ewakuacji, przy jakimś ładowaniu pociągu, później zamknęli nas w wagonie, zadrutowali, myśleliśmy, że nas wywiozą, okazało się, że mieli inny pomysł. Z tego wagonu nas przenieśli do baraczku, który taki wartownia niby taka była, tam słomy trochę i na tej słomie nas 17. Tam 6 tygodni ładowałem, cała grupa nasza, ładowaliśmy pociągi, oni się ewakuowali z Okęcia. To przeżycia to były no takie, że dwa razy zawieźli nas na Okęcie i tam ładowaliśmy jakiś sprzęt, a tam spotkaliśmy rozbrojonych Włochów i mogliśmy zobaczyć, jak 3 sztukasy startują i lecą nad Warszawę, rzucają bomby i wracają z powrotem tu na to lotnisko. Nawet do tego stopnia oni to systematycznie robili, że przerwę mieli obiadową. Jak była przerwa obiadowa, wychodzi z samolotu, sobie obiadek jedli, później znowu lecieli nad Warszawę. I tak ładowaliśmy te 6 tygodni pan mówi, to znaczy 6 tygodni, ja się tak
To były tam różne inne przeżycia, bo to przywożono na przykład innych chłopców samochodami ciężarowymi. Chłopcy przywozili meble, czy fortepiany, czy jakieś luksusowe meble przywozili samochodem ciężarowym z Warszawy, która była wyludniana, i ładowali to do pociągu. Taką scenę widziałem, jak chłopcy ładowali, a SS-man sobie siedział na trawce z tym rozpylaczem i obok miał chłopaka, sługę, który mu zmieniał płyty na patefonie. A ten czasami brał kamień i rzucał w tych chłopaków i schneller, los, prawda. No, a myśmy mieli wartownika bardzo dobrego, codziennie ten sam wartownik. Pobudka i zabierał nas do ładowania pociągów. Różne ładowaliśmy, jakieś szyny, sprzęt kuchenny. Także ja byłem specjalistą, bo ja byłem wewnątrz wagonu, a koledzy podawali, więc budowałem tak, że na przykład podkłady kolejki wąskotorowej to ustawiałem w piramidki, żeby tego się jak najwięcej nastroszyć i zmieściło. A lodówki wewnątrz łomem niszczyliśmy. Tam 18 września był desant ten z Włoch, zrzuty z pomocą dla powstań. No niestety, najpierw był taki popłoch u Niemców, kiedy zobaczyli te samoloty i z samolotów rozwijające się spadochrony, zaczęli strzelać do tych spadochronów, gdzie kto ma, nawet ten nasz wartownik z pochodzenia Austriak strzelał z tego Mausera swojego przy nas. A my z radością myśleliśmy, że to już jest desant. Okazało się, że tylko pojemniki z zaopatrzeniem. No i takie dwa pojemniki spadły niedaleko. I zasiliły Niemców, tak? Niemcy wzięli. Co tam było w środku, to nie wiemy. Niemiec o tyle dobry był, że upił się raz, oddawał nam karabin. A puszczał nas za druty, bo było pole pomidorów. I te pomidory mogliśmy... Jednego puszczał i... który zbierał te pomidory i to była nasza odżywka. Jeść dostawaliśmy dobrze, bo z kuchni tej niemieckiej wojskowej, tylko że raz dziennie, na rano to jakąś tą erzac kawę. I także jeżeli później kazano nam kopać przy tych torach rowy dla stojącego, dla wartowników, który jak w razie nalotu, to my na wierzchu, a on wskakiwał do tego rowu dla stojącego. Kiedy zaczął się ruch pieszych po szosie, dowiedzieliśmy się, że powstanie padło i poddało się. I Niemcy nawet przestali już tak bardzo nas ostro pilnować. I wtedy to był drugi, czy trzeci, czy czwarty październik. Stałem już po robocie, stałem przy wejściu do tego obozu. Wjeżdżała ciężarówka. Ja za tą ciężarówką wyszedłem na zewnątrz, bo wartownik był po drugiej stronie ciężarówki, a ja zaryzykowałem, wyszedłem. Usiadłem w rowie, ta ciężarówka stała i z duszą na ramieniu wiedziałem, uciekać czy nie uciekać. A koledzy inni byli wewnątrz, tam jeszcze w baraku. No ale szła grupka kobiet i ja wtedy do tej grupki kobiet przyłączyłem się. Mówię,
zakryjcie mnie, bo prawda, ja uciekam. I z tymi kobietami jakiś czas przeszedłem cichutko, a później skierowałem się przez pola do Ursusa, bo w Ursusie miałem matkę chrzestną i myślę, to tam się zatrzymam. No, niestety dochodząc przez pole do takich zarośli, sadów, nagle okazało się, że w tych sadach są ukryci Niemcy baterie przeciwlotnicze. No więc musiałem zmienić kierunek w stronę Włoch. Przeszedłem trochę przez te pola, znowu już na uliczki Włoch. Okazało się, że tam Kałmucy stoją pijani. No ale to jakoś udało się mi przejść, nawet podnosząc rękę Heil Hitler, prawda? Oni pijani byli, doszedłem do Włoch, tam do tej mojej matki chrzestnej, tam mnie zabrali ubranie zawszone, dali coś innego, nowego i później na drugi dzień skrycie rano wsadzili mnie do parowozu. Pociągi jeszcze nie chodziły, ale parowóz jechał i znajomy kolejarz i oni mnie wzięli na ten parowóz i dowieźli mnie przed Skierniewice. A już dostałem wiadomość, że moja matka, siostra z dziećmi ze Starego Miasta dostały się, wywiezione zostały i są u kuzynów w Skierniewicach. I tak do tych Skierniewic dotarłem. Tam mi wyrobili fałszywe zaświadczenie, bo nie miałem żadnych dokumentów. Tam już ci kuzyni działali w AK i wyrobili mi zaświadczenie fałszywe, że jestem wysiedlony czy z Warszawy. I na tej podstawie zostałem przewieziony do wsi Janisławice, to jest 15 kilometrów od Skierniewic i tam zostałem zresztą z siostrą i z matką już i tam zakotwiczyłem się u chłopa. Z chęcią mnie przyjęli, jeden, bo siła robocza. Natomiast moja siostra z dzieckiem siedziała calutki dzień przy kościele, aż dopiero przyszedł nakaz od sołtysa, żeby zabrać tą wysiedloną. Nikt nie chciał kobiety z dzieckiem. I tak u tego pana Piotra Biskupskiego we wsi Janisławice doczekałem wejścia armii radzieckiej. To też była przygoda, bo najpierw Niemcy weszli do wsi, którzy w popłochu uciekali, a następnie z dwóch żołnierzy maruderów z Armii Czerwonej nocowali w tym domu i wtedy ja już, ponieważ Niemcy uciekli, zacząłem iść z powrotem pieszo do Warszawy, także szedłem do Skierniewic, później do... I kiedy pan wrócił do Warszawy? To był jakiś 24. Już przyszedłem, no i też doszedłem do Ursynowa i później do Warszawy o świcie. To przeszedłem, nie wiem teraz, sobie nie zdaję sprawy, jak ja mogłem przejść. Z Włoch. Przez całą Warszawę, aż na Żoliborz i z powrotem, bo szedłem, to było przerażające widok, bo jeszcze na przykład przez Marszałkowską to trzeba było przechodzić tak do góry na dół, do góry, cała zasypana gruzem. To doszedłem do swojego domu jeszcze przez Plac Zamkowy, przechodziłem te rowy łącznikowe, król Zygmunt leżał i też nie mogłem się dostać, bo były te barykady powstańcze, przez które trzeba było przejść. No, zobaczyłem
swoje mieszkanie spalone, zbombardowane, bo było poza tym jeszcze niszczone, starówka była niszczona już po powstaniu. Domy były niektóre przecież tylko pociskami posiekane, a Niemcy dopalali. I tak jeszcze dalej na Żoliborz właśnie do kolegi Falkhausera okazało się, że willa też spalona, no więc trzeba wracać. O głodzie gdzieś fałszywe były pogłoski, a niech pan idzie pod hotel tu Bristol, tam zupę podobno dają, nie? Jakieś zupy nie było nigdzie. I tak wychodząc z tego... Który to był miesiąc? No to był styczeń 22, bo 17 Niemcy, Warszawa była zdobyta, zajęta. Nie tyle zdobyta, co Niemcy uciekli 17 później. No i tak następnie wróciłem z powrotem do wsi, do tej Janisławic. Okazało się, że zrobiłem błąd idąc do pustej Warszawy, bo wszyscy mądrzejsi szli do Łodzi. Łódź była nieatakowana, niebroniona, tylko Łódź była opuszczona przez, częściowo przez Niemców i zajęta. Przecież wszystkie domy stały, nawet no, sklepy już porabowane, ale Niemcy, którzy mogli, to pouciekali. I tam zajęłem w Łodzi na ulicy Nawrót. 8 zająłem mieszkanie, 2 pokoje z kuchnią i z powrotem do tych Janisławic, tę siostrę z dzieckiem, mambusię ściągałem, trochę kartofli ze sobą. No i tak przetrwałem, aż zacząłem pracować, jak określasz, w Ministerstwie Włókiennictwa. Kiedy pan się nauczył grafiki i to ja miałem zdolności już rysunkowe, takie od dziecka, ale następnie, no jak określasz, pracowałem. Później zostałem zmobilizowany na początku czerwca do Wojska Polskiego, do szkoły oficerskiej w Toruniu, oficerska szkoła artylerii. No nie chciałem być, cały rok byłem tym podchorążym, nie chciałem zostać oficerem w tej armii. Także zostałem za karę przeniesiony do baterii luzaków, do czyszczenia koni. A po 6 tygodniach tej kary i po odsiedzeniu tam 7 dni aresztu zostałem zakotwiczony w Wydziale Nauk i budowałem modele transzei, okopów albo kreśliłem jakieś plansze czy stoły plastyczne. I tak w 1947 roku zostałem zdemobilizowany w lecie i wtedy dostałem pracę w Warszawie w redakcji Świata Przygód od 1 września 1947 roku. No i wtedy zaczęła się moja kariera plastyka. Od 1947 roku, tak? No tak, jako prymitywny plastyk, bo później w 50 roku już dostałem się na akademię i uzyskałem dyplom grafika w 56. I równocześnie zacząłem rysować komiks pod tytułem Tytus, Romek i Atomek. Już wtedy? W roku... W 56. I później redakcja Świata Przygód została zamieniona
na redakcji Świata Młodych i tak w redakcji Świata Młodych pracowałem aż do 60 roku życia, czyli do uzyskania emerytury. Jeszcze po drodze skończyłem Akademię Sztuk Plastycznych w Warszawie, uzyskując dyplom na Wydziale Grafiki. Pokazywał Pan swoje rysunki dotyczące okresu powstania i będziemy chcieli to zaraz pokazać. Proszę opowiedzieć o tym plakacie, który Pan już dla Muzeum Powstania narysował. O tej historii z tą fakturą. No tak, ja pierwszy raz brałem udział w konkursie na pomnik Powstania Warszawskiego, który to był rok, już teraz nie wiem, także zrobiłem taką makietę kotwicy na barykadzie i to oczywiście zostało odrzucone, chociaż model tej kotwicy został ustawiony na wystawie w Muzeum Alei 3 Maja, w Muzeum Narodowym. Później to oddałem ten model do szkoły imienia 7 Pułku Piechoty Garłuch. Jest taka szkoła? Tak, jest na ulicy Malowniczej. I tam co jakiś czas jestem uczestnikiem tam jakichś uroczystości. Są spotkania co jakiś czas. Jestem również autorem sztandaru 7 Pułku Piechoty Garłuch. I jestem tutaj autorem okładki do książki pod tytułem 7 Pułk Piechoty AK. A poza tym co rok rysuję bardzo wiele kart życzeniowych na święta Bożego Narodzenia i na Wielkanoc. Czyli... A to o tematyce sakralnej wtedy, tak? Świątecznej. Jak? O jakiej tematyce te karty? Karty są świąteczne na Wielkanoc i na Boże Narodzenie. Także... Jest Pan ciągle czynny zawodowo, jednym słowem. No tak, również wszystkie moje wspomnienia okupacyjne i popowstaniowe są napisane, są wydane w książce pod tytułem Urodziłem się w Barbakanie.